Gandolfo, jak widzimy, maleńkie miasteczko, wszystko jakby zacieśnione. Ludzie mogą sobie poniekąd zaglądać z okien do okien, tak są blisko. Na murze napis: dziękujemy Ci, Benedykcie, jesteśmy cały czas z Tobą. Widzimy panoramę, o której ojciec Andrzej mówił, Castel Gandolfo, widzimy mieszkańców, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu, słyszymy dzwony, które również towarzyszą nam w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. I warto przypomnieć, że po 7 latach, 10 miesiącach i 9 dniach o godzinie 20 zakończy się pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. Cała zaś malowniczość tych ostatnich elementów transmisji przypomina tę piosenkę, którą śpiewaliśmy przez lata, łącząc się zawsze sercem z naszym papieżem błogosławionym Janem Pawłem: zapada zmrok, już świat ukołysany. Ja jestem bardzo poruszony tym faktem, że dzisiaj jakby wszystko tak współpracuje z tym doświadczeniem wiary, które nas zgromadziło także przed ekranami telewizji i przed odbiornikami radia. Chcieliśmy powiedzieć na nasz ludzki sposób: dziękujemy Ci, Benedykcie. Dokładnie to, co widnieje na ścianach budynków: dziękujemy Ci, nasz papieżu. Zawsze jesteśmy i zawsze będziemy z Tobą. No bo w jakimś sensie, pozwólcie tutaj, drodzy nasi słuchacze i telewidzowie, w jakimś sensie, co Bóg złączył, człowiek nie rozdzieli. A istnieje taka wspólnota ducha, wspólnota serc, którą właśnie Bóg łączy, i tego doświadczyliśmy tego wieczoru. Ojcze Andrzeju, dziękujemy właśnie za tą wspólnotę, za ojca też tutaj głos, prosto z Rzymu, gorąco pozdrawiamy. Z nami był ojciec Andrzej Wodka, redemptorysta, profesor na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, ojcze Marianie, a my... Oraz ojciec Marian Sojka. Ojciec Janusz, ale chcę powiedzieć jeszcze, że no, ostatni nasz tutaj patrzenie na Castel Gandolfo i... Piękna panorama Castel Gandolfo. Kto nie był, to ma teraz sposobność zobaczyć, jak Castel Gandolfo pięknie wygląda i rzeczywiście, jakie ono jest piękne. To mówił o tym sam Benedykt XVI, często powtarzał. I dziękujemy też za modlitwę dzisiaj w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI. Taką modlitwę obiecujemy po godzinie 20 w czasie naszej modlitwy różańcowej, którą zresztą Ojciec Święty prosił o modlitwę za niego, za Kościół, i abyśmy również ufali w opatrzność Bożą. Żegnamy się z Państwem, naszymi słuchaczami, telewidzami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz.